Witam na kanale Federasiewicz. Zapraszam na krótki poradnik dotyczący tego, jak poprawnie nawinąć plecionkę bądź żyłkę główną na nasz kołowrotek. Do mojego sposobu będą nam potrzebne dwie szpule, oczywiście do tego samego kołowrotka. Plecionka, czy tam żyłka główna, czyli to, co chcemy nawinąć na nasz kołowrotek. Oraz podkład. W moim przypadku jest to jakaś stara plecionka z innego kołowrotka, ale równie dobrze może być jakaś mulina, jakaś stara żyłka. Wiem, że niektórzy wędkarze nawijają również taśmę, po prostu taśmą klejącą budują ten podkład. Ja akurat dla celów mojego filmiku pokażę, jak to zrobić ze starą plecionką. Zaczynamy od tego, że linkę główną, w moim przypadku jest to plecionka, nawijamy na rezerwową szpulę. Tak, nie przysłyszeliście się, na rezerwową szpulę. Tutaj na razie nie musimy się przejmować, jak ona jest nawinięta, bo w tym momencie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby określić ilość podkładu, która będzie nam potrzebna, żeby prawidłowo nawinąć linkę na kołowrotek. To jest bardzo częsty problem, zwłaszcza przy dużych kołowrotkach i przy cienkich linkach głównych. Teraz nawijam właśnie kołowrotek do wędki do nęcenia, czyli kołowrotek jest bardzo dużego rozmiaru, z bardzo dużą szpulą, a nawijam plecionkę 0,14. Więc pewnie gdybym chciał ją nawinąć bez samego podkładu, to musiałbym mieć tej plecionki z 500 metrów. Inaczej nawijając 150 metrów, za chwilę zobaczycie, że plecionka będzie zbyt płytko nawinięta, więc przy wyrzucie po prostu będzie haczyć nam o ranty szpuli i w konsekwencji skracać rzut. Ok, nawinąłem 150 metrów. No i właśnie tutaj możecie zobaczyć, że plecionkę mamy nawiniętą bardzo, bardzo płytko. Jest tutaj sporo zapasu do rantu szpuli, więc przy mocnych wyrzutach plecionka będzie o te ranty uderzać. To będzie po prostu powodowało, że raz, że rzucać będzie się niewygodnie, to dwa, że po prostu rzut będzie krótszy. Więc w tym momencie musimy dowinąć do naszej linki głównej podkład i pokażę zaraz, jak to zrobić. I właśnie w tym momencie dzieje się cała magia. Czyli dowijamy sobie podkład na naszą linkę główną, na nasz kołowrotek i za chwilę będziemy wykonywali ruch odwrotny na drugą szpulę, czyli zaczniemy nawijanie drugiej szpuli już od podkładu i plecionka już ładnie nawinie nam się na podkład i będziemy mieli prawidłowo nawiniętą plecionkę na kołowrotek. Lecimy z nawijaniem podkładu. Tu właśnie w momencie, kiedy ten podkład sobie nawijamy, no to obserwujemy, czy już jesteśmy przy rantach szpuli i czy już mamy nawiniętą plecionkę właśnie tak, jakbyśmy chcieli mieć nawiniętą. Skończył nam się podkład, ale na całe szczęście to gruba plecionka. Jak widzicie, mamy praktycznie wyrównane z rantem szpuli. W związku z tym, jeżeli teraz odwrócimy kolejność, zamienimy szpulę kołowrotka, co właśnie wykonam. To już w tym momencie zaczniemy nawijanie naszej szpuli docelowej od podkładu, a po podkładzie wejdzie na kołowrotek nasza plecionka i wszystko będzie równo nawinięte.
Wielu się zastanawia, jaki węzeł startowy użyć, kiedy zaczynamy nawijać plecionkę na kołowrotek. Powiem Wam szczerze, że ja tutaj nie jestem specjalnie wymagający. Wiążę po prostu jeden prosty supełek, drugi prosty supełek i dociskam wszystko mocno do krawędzi szpuli. No i ten odstający wąs odcinam jak najkrócej. I jesteśmy gotowi do tego, aby zacząć nawijać nasz podkład na koło, na właściwą docelową szpulę. Kolejną rzeczą jest, jak połączyć podkład z naszą plecionką główną. Wiele osób stosuje węzełki różnego rodzaju. Ja akurat tutaj nie jestem fanem stosowania żadnego węzła. Przy bardzo dalekich rzutach zdarzało się po prostu, że ten węzeł przesuwał się, to znaczy wyskakiwał między plecionkę i w konsekwencji później on hamował, robił się taki guz na szpuli na wysokości tego węzła. Ja po prostu po kilku przetestowanych sposobach doszedłem do wniosku, że po prostu biorę malutki kawałek taśmy klejącej, pod który wciskam zarówno końcówkę podkładu, jak i początek mojej plecionki głównej. Mocno tą tasiemkę tutaj staram się przykleić, żeby nie odstawał żaden rant. Za chwilę oczywiście przykryję go w pełni plecionka i nie będzie go widać. W ten sposób po prostu jest dla mnie skuteczniejszy i nie muszę tam myśleć, czy ten supeł mam zasłonięty, czy nie, czy on mi będzie hamował, czy nie. Po prostu nawijam tasiemkę i łączę te dwa sposoby. Łączę w ten sposób te dwie linki. Jestem gotowy, żeby nawijać naszą plecionkę główną. Zakończyliśmy nawijanie plecionki na kołowrotek. Jak widzicie, ładnie, równiutko nawinięta. I kołowrotek jest gotowy do łowienia. Do następnego.